Bożym dzieckiem możesz się stać, jeśli poznasz osobiście Jezusa Chrystusa i przez Niego pojednasz się z Ojcem, czyli narodzisz się z Bożego Ducha. Wtedy stajesz się Bożym dzieckiem i wtedy Twoim domem staje się niebo. Wtedy dopiero masz pewność zbawienia, czyli pewność tego, że idziesz do nieba. Nie musisz się zastanawiać, czy tam coś jest, czy nie ma, bo zaczynasz od tamtego momentu doświadczać obecności Boga w swoim życiu. Zaczynasz Go doświadczać. To się zaczyna od momentu, kiedy człowiek na poważnie potraktuje słowa Ewangelii i zawoła do Jezusa Chrystusa, podda Mu swoje życie i zacznie żyć prawdziwie od wewnątrz. Bo On przyszedł tutaj po to, żeby umożliwić Ci życie, prawdziwe życie. Dzisiaj jesteś pusty w środku. Dzisiaj jesteś egocentryczny. I to nie jest żaden przytyk. To jest stwierdzenie faktu. Kiedy zaglądasz w siebie, to wiesz, że tam jest egocentryzm. I że tam jest takie miejsce, które jest niezaspokojone. I to jest to miejsce, w którym jesteś oddzielony od Niego. A możesz być połączony, możesz być wypełniony Jego życiem. I to może się stać na mocy Twojej własnej decyzji. Bo dzisiaj, kiedy słyszysz tą informację, że możesz mieć relację z Bogiem, możesz Go poznać osobiście, to możesz na podstawie tej informacji pójść dalej, czyli przestać traktować to jako teorię, a wypróbować te słowa. Możesz dzisiaj jeszcze w tym miejscu, w którym jesteś, czy uznajesz się za grzesznego, czy nie, czy uznajesz się za dobrego człowieka, czy nie, czy wierzysz w Boga, czy nie, możesz wypróbować te słowa. Ja wypróbowałam te słowa, będąc ateistką. Ja po prostu zaprosiłam Go do swojego życia i doświadczyłam natychmiastowego połączenia, pojednania z Duchem Świętym, z Duchem Boga Żywego. To w ogóle o to chodzi w Ewangelii. Dobra wiadomość jest taka, że gdy Jezus Chrystus wziął grzech, zmarł, a potem zmartwychwstał, to później zesłał tutaj Ducha Świętego. Jezus utorował drogę Duchowi na ziemię. I w związku z tym każdy człowiek, który się urodził po Jezusie, może, będąc tutaj w ciele, zaprosić Ducha Świętego do swojego życia i ożyć w środku. Bo potrzebą każdego człowieka jest ożyć w środku. Ożyć dziś tam, gdzie masz pustkę, gdzie masz egocentryzm, może pojawić się życie, jeśli je tam zaprosisz, jeśli zawołasz do Jezusa Chrystusa i poddasz Mu swoje życie, jeśli rzeczywiście uznasz, że w środku masz to miejsce błędu, że właśnie w środku jesteś grzeszny. Grzech to jest błąd inaczej. Egocentryzm nie jest wymysłem Boga i nie jest wolą Boga dla człowieka. On nie chce, żebyś był pusty. On chce, żebyś był pełen Jego samego. W Nowym Testamencie zapisał Ci Ducha Świętego. To jest testament. A testament, jak każdy inny dokument tego typu na tej ziemi, przyjmuje się przez oświadczenie własnej woli. Wszystko zależy od Ciebie. Od tego, czy chcesz mieć coś wspólnego z Bogiem. Czy chcesz przyjąć to, co On Ci zostawił, czy nie. To jest właśnie ta dobra informacja. Ewangelia to znaczy dobra nowina. Lepszej w ogóle nie ma. Nie ma lepszej. Nie ma lepszej informacji niż ta, że dzisiaj nic Cię nie oddziela od Boga, oprócz Twojej decyzji. Podejmij decyzję.